Iga Świątek zakończyła sezon 2024 roku na drugim miejscu w rankingu wygrana, jednak wyścig o światową dominację staje się coraz bardziej zacięty. Główna rywalka Polki, Aryna Sabalenka, utrzymała pozycję liderki, a na horyzoncie pojawiła się także Qinwen Zheng. Młoda Chinka miała znakomitą drugą połowę sezonu, której kulminacją było dotarcie do finału wygrana finals i zdobycie złotego medalu olimpijskiego w Paryżu. Jej trener, Per Ribe, podkreśla, że Rzęk jest dopiero na początku swojego potencjału. Myślę, że osiągnęła 60% tego, na co ją finalnie stać, stwierdził, co można odczytać jako wyraźne ostrzeżenie nie tylko dla Świątek, ale dla całej czołówki. W mijającym sezonie Polka musiała mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Po niemal dwumiesięcznej przerwie świątek wróciła na wygrana finals w Riadzie, gdzie mimo dwóch zwycięstw w fazie grupowej nie awansowała do półfinałów. Wcześniej, w ćwierćfinale US Open, musiała uznać wyższość Jesiki Peguli, a na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu to właśnie rzęg zakończyła jej marzenia o złotym medalu. Również triumf Chinki w Tokio potwierdził, że jest ona zawodniczką, z którą trzeba się liczyć w nadchodzących sezonach. Rzęk, której styl gry i siła fizyczna zyskują na uznaniu, to obecnie jedna z najbardziej obiecujących postaci na kobiecych kortach. Jeśli, jak przewiduje Ribe, 21-letnia Chinka faktycznie pokaże pełnię swoich możliwości, rywalizacja w damskim tołuże stanie się jeszcze bardziej zacięta. Świątek i jej nowy trener, Wim Fiset. Z pewnością będą musieli opracować strategię, aby zachować pozycję w czołówce i powalczyć o powrót na szczyt. Cinvenżęk zakończyła sezon 2024 rok z imponującymi wynikami, udowadniając swoją obecność w czołówce kobiecego tenisa. Przed własną publicznością w Pekinie dotarła do finału, gdzie zmierzyła się z Aryną Sabalenką. Choć przegrała z liderką rankingu, zyskała uznanie za postawę na korcie. Następnie w Riadzie ponownie walczyła o tytuł wygrana Finals, ale w trzysetowym finale uległa Coco gałów. Mimo porażki, Rzęk pokazała, że jest jednym z najbardziej obiecujących talentów, który z każdym miesiącem staje się groźniejszym rywalem dla tenisowych gwiazd, w tym Igi Świątek. Jej trener, Per Ribe, widzi przed Chinką ogromne możliwości rozwoju i sukcesy na najwyższym poziomie. Jak zauważył w rozmowie z puntodebrak.com, rzęk gra dopiero na 60% swojego pełnego potencjału, co oznacza, że jej najlepsza forma dopiero nadchodzi. Ribe nie wyklucza, że wkrótce rzęk może sięgnąć po tytuł Wielkiego Szlema, co stawia ją w gronie kandydatek do triumfu na Roland Garros w 2025 roku miejscu, gdzie zdobyła złoty medal olimpijski i które dobrze jej odpowiada. Rywalizacja na francuskiej mączce zapowiada się emocjonująco, zwłaszcza jeśli los sprawi, że cimwen rzęk zmierzy się tam z igą świątek. Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rzęk i ambicje świątek na odzyskanie pozycji liderki, spotkanie tych dwóch zawodniczek na paryskich kortach może być jednym z najważniejszych wydarzeń nadchodzącego sezonu.